dobry, bardzo witam was serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj, słuchajcie, znowu będę wykonywać makijaż na ślepo. Podajmy okulary. O Jezu, ja się zastanawiam, co ja w nich tak słabo, bo widzę, one są takie brudne. No nic, z tym sobie też poradzimy. Zapraszam was na nowego vloga, zrobimy sobie szybki make-up, trochę sobie pogadamy. To będzie szybki make-up w celu wyrównania kolorytu i tak naprawdę uczesania brwi. Cały czas staram się zużyć ten krem z BB, krem BB z Miszy, ze Skina 79, przepraszam. I powiem wam, że nie wiem, czy to kwestia ilości, jaką aplikuję, czyli bardzo, bardzo znikomej, czy kwestia tego, że ja się do niego po prostu już przyzwyczaiłam, ale już mnie tak nie wkurza, albo po prostu jest mi już wszystko jedno. Więc aplikuję go sobie naprawdę kropelkę na całą twarz, rozprowadzam. Nadal nie uważam, żeby on chociażby wyrównywał koloryt, ale no cóż, chcę go zużyć i chcę, żeby mi się utrwaliło to, że chciałaś darmową dostawę, to masz, to zużywaj. Bo niestety to nie jest pierwszy raz, gdzie kupiłam jakiś produkt słaby albo z ciekawości, tylko dlatego, że wiecie, na pewno to znacie, że już wolę... takie myślenie, że już wolę wybrać coś za 10 zł niż płacić za dostawę. I później takie buble leżą. I teraz może jak go więcej używam, to nie jest dla mnie może jakiś nie wiadomo jaki bubel. Natomiast ja nie rozumiem, po co produkować w ogóle taki kosmetyk. Także ten krem mi w użyciu. Teraz Laura Mercier Translucent Powder standardowo. Dopóki jej nie zużyję, to będę używać cały czas tego produktu, bardzo ją lubię. Czekajcie, bo mi się tu mama coś rozpisała. Także będę cały czas używać. W ogóle widać jednak różnicę pomiędzy rękoma a twarzą. No nie będę ukrywać, filtr do twarzy stosuję codziennie, filtr do ciała na plaży i sporadycznie, więc no widać, że te filtry jednak coś na twarz dają, także wracam w sensie po wyjeździe do palety Cheek Leaders Bronze Squad. Też chcę po prostu zacząć jej używać, bo ona przeleżała u mnie 2 czy 3 lata, zanim zużyję inne produkty i to wiecie, jest trochę takie błędne koło, że ona leży, zdąży się zepsuć, wiecie, w cudzysłowie, bo te produkty w sumie to się raczej nie psują. Ale jeszcze wiecie, przestanie mi się podobać, czy przestanie mi pasować, więc stwierdziłam, i tak jakoś szybko nie zużywam tamtych produktów, to chociaż na zmianę używam z tą paletą. I słuchajcie, no ta Hoola Caramel, ja wiem, że większości osobom ona nie pasuje, ale ja jestem nią zachwycona. No ona ma właśnie taki idealnie karmelowy kolor. Tak ładnie wygląda, uważam, na moich policzkach. Jak słuchajcie, jak widać w kamerze jakieś plamy, to ja je rozetrę. Ja je rozetrę, ale jak nałożę okulary, bo ja teraz widzę same plamy, więc... Ale ten rozświetlacz Cookie na przykład wcześniej mi się tak bardzo podobał, teraz o wiele mniej, więc wiecie, no to jest tak, że lepiej zużywać niż tak ciułać, a później człowiek jest taki, w sumie i później jeszcze bym się zmuszała do jej zużywania, więc nie chcemy czegoś takiego. W ogóle dzisiaj mam bad hair day, mam jakieś oklapłe włosy, nie wiem o co chodzi, ostatnio mnie złapał deszcz i może dlatego, ale dzisiaj wjedzie na pewno peeling skóry głowy, wjedzie, wiecie, dwukrotne trzymanie piany, że tak powiem. Dzisiaj sobie trochę zrobię spa włosom. Nie sobie, ale włosom. Także, dobra. I używam na koniec już praktycznie tego żelu do brwi. Oczu na razie nie maluję, kiedy chodzę w okularach nie maluję oczu, bo muszę po prostu je zakraplać często, więc no na razie będzie bez makijażu oczu i wkurza mnie to, bo wiecie, mam ten Bobbi Brown cień od Agnieszki i no chciałabym sobie go poużywać, ale na razie nie bardzo, ale co się odwlecze, to nie ucieczę, na pewno jeszcze będziemy się nim wspólnie malować. Dobrze, także brwi zrobione i teraz to jest mała chwila prawdy, jak wyszedł mi makijaż. No tak właśnie jak myślałam, że tutaj troszeczkę... dobra. Tutaj słuchajcie, nie wiem co się będzie działo we vlogu dzisiaj. Muszę na pewno mieć okulary. Dzisiaj we vlogu będzie się działo samo życie. Myślę, że nie będzie to jakiś wystrzałowy vlog, ale no ponoć wy domowe vlogi lubicie najbardziej. Wyjazdowy niedawno był, więc czegoż by się tu spodziewać, wyjazdowego szybko nie będzie.
Ja cię mam w planie, słuchajcie, ogarnięcie balkonu, dlatego że podczas mojego wyjazdu do... Nakładam te kolczyki z Lidl Łodogi. Podczas mojego wyjazdu do Czarnogóry, no to Krzysiek dbał o rośliny na balkonie, ale może jeśli chodzi o niektóre, to niewystarczająco dobrze nie dbał, więc musimy powycinać po prostu suche rzeczy. Może też się pozbędę tej ziemi, zobaczę. Chcę od razu, jak już będę, wiecie, bebrać się w ziemi, to chcę od razu to moje epipremnum wsadzić w jakąś doniczkę, coś znajdę. No i ogólnie chcę posprzątać na balkonie, bo my na balkonie nie sprzątaliśmy dawno, a kiedyś były takie burze, co tak wiało i nam nawiało różnych rzeczy. Krzyśkowi, jak się bawił z bułką, spadła im też sucha lawenda, więc po prostu na tej podłodze jest wszystko. Dlatego będziemy później sprzątać na balkonie, ale na razie dzieje się życie. Tym samym szybkim makijażem, króciutką pogadaneczką zapraszam Was na nowego vloga. Jeszcze mi się przypomniało, tak Was pozapraszałam, ale przecież są jeszcze tutaj ważne elementy makijażu, jak błyszczyk. No, teraz to już naprawdę Was zapraszam. A to słuchajcie, mój lunch na dzisiaj. Pokazuję Wam poobgryzaną bułkę, bo jest świeża, jest przepyszna. Tam terierek. A to moja ukochana zupa pomidorowa z Thermomixa, którą Wam jakoś ostatnio pokazywałam. I powiem Wam, że coś nie wymierzyłam, bo tak, na dwie porcje to by było za mało, a na jedną to myślę, że trochę za dużo, no ale cóż. Dzień dobry bardzo, witam Was serdecznie. W drugim dniu tego vloga, wczoraj miało być sprzątanie na balkonie, ojojoj, ile to ja miałam nie robić, ale konkubent zaprosił mnie na spacer. A że ja spaceru nie odmawiam, no to wybrałam spacer zamiast sprzątania. I dzisiaj, słuchajcie, nie mam kiedy tego robić, jeśli chodzi o sprzątanie balkonu, więc po prostu muszę sobie przeznaczyć na to zupełnie inny dzień, ale to będzie taka dwudniówka. W sensie ten vlog brzmi trochę jak jelitówka, ale nie przeraźcie się. Zrobimy sobie dwa dni vloga, co? Będzie troszkę dłuższy, Wam to ponoć nie przeszkadza. Więc zapraszam, no co, druga część, zapraszam. Robię sobie na śniadanie te moje placki twarogowe. I wiecie co, sama sobie powinnam zrobić screena z tych proporcji, bo coś mi znowu nie wyszło, są jakieś suche. Ale to nic, zaraz włączam patelnię, już jestem głodna, więc śniadanko idealne, wiecie, bo tu jest twaróg i jogurt, i budyń waniliowy, więc wiecie, to będzie trochę mocno pyszne. Także dzień dobry, drugiego dnia. Magdalena Was wita. Słuchajcie, hello! Zabieram się za mycie wazonów. Jak widzicie, one są trochę takie z zaciekami. Niektóre są zakurzone, niektóre mają jeszcze jakieś stare dekoracje. Ponieważ jutro jest baby shower Agi, z którego oczywiście też będzie oddzielny vlog, ale to następny film. A teraz muszę się do tego przygotować, jako że będzie ono w klimacie piknikowym, na trawie, trochę boho. No potrzebujemy dużo ozdób, bo wszystko staramy się, wiecie, jak najfajniej dopiąć. A że ja mam sporo takich ozdób i wazonów i różnych takich rzeczy, to no muszę to, wiecie, umyć, później musimy to poznosić do samochodu, bo tego będzie w cholerę, więc zabieram się za robotę, to musi wszystko błyszczeć. Zapakowałam wszystkie swoje trawy pampasowe w celofan. Już wiem, że nigdy w życiu więcej nie będę ich transportować i nigdy w życiu więcej nie będę ich do niczego wykorzystywać. One pełnią funkcję ozdobną. Sprzątałam ostatnio w sypialni i cała sypialnia jest w trawach pampasowych.
muszę pamiętać o tym, żeby ta folia została i jak będę je pakować, to muszę uwracać w celofanie, bo będę miała cały samochód w tych piórkach. Kocham trawy pampasowe i nienawidzę. Kocham za efekt, jaki dają. Nienawidzę za to, że się... Jeszcze ta powaga, że się tak puszą i kruszą. I ja wiem, że niby wystarczy spryskać lakierem do włosów. No to cwaniaki spróbujcie później zapakować. Zobaczymy, czy się nie będą pylić. Więc jest dramat. Tu jeszcze dam taką przedłużkę z celofanu. Trochę się wściekłam. Zostaw to, przecież to jest nie twoje. Ty jesteś nieznośny dzisiaj. Dzisiaj książę jest taki humorzasty, że obściekał bordera i nie chciał się z nim bawić. Jesteś niepoważnie niekoleżeński. Pakuję już część rzeczy, jak widzicie, bułka usilnie chce być na baby shower i jest już spakowana. Moim zdaniem ty będziesz najbardziej boho po prostu dzikim zwierzęciem tam. Cię pięknie. Czy ty się nie udusisz wychodząc? Dobrze, że matka nadzoruje. A ty co? Ty nie jesteś boho. Ty jesteś jakiś trochę glamour czasami. Z nazwy. Dobra, chyba większej rzeczy mam. Musiałam porozbierać wszystkie swoje poduszki, bo potrzebujemy poduch w sensie samego wypełnienia. I one są w takim koszu, bo ten kosz może się też przydać. Biorę swój kwietnik, który może się sprawdzić jako, nie wiem, dekoracja na coś. Możemy tu wazon postawić z trawami. Biorę ten największy lampion, biorę wazony, świeczniki, matę. Piesiak już nie będzie. Trawy. Tu słuchajcie, mam taką tubę z plakatów, ale ją na przykład jak się wypełni piachem i da się do tego trawy, to myślę, że też będzie spoko wyglądało. Tutaj mam też sztuczne trawy, tutaj pampasy, taki koszyk, myślę, że też może fajnie wyglądać, na przykład jakieś kocyki tu poukładać. I ten duży wazon i myślę, czy coś jeszcze. Chyba nie mam nic więcej w domu, boho. Także no, trzeba to znieść do samochodu. Zrobiłam sobie, słuchajcie, przerwę na obiad, bo aż rozbolała mnie głowa, źle się czuję. Poznosiłam wszystkie rzeczy do salonu, zajęły pół salonu. Jeszcze musimy to poznosić do samochodu. Teraz, i później teraz robię sobie przerwę obiadową. No i później działam jeszcze z jedzeniem, bo każda z dziewczyn musi przygotować coś do jedzenia. Ja mam dwie rzeczy drożdżowe, więc zajmie mi to trochę czasu. I stwierdziłam, że zrobię sobie pyszny obiad. I tutaj mam tofu, które marynowałam. Zacznę od tego, co sobie zrobię. Zrobię sobie bowla. Mam tutaj sałatę lodową, mam ogórka, mam pomidora, tutaj mam fetę. Do tego zrobię sobie jeszcze grzanki i zrobię sobie to tofu takie, nie wiem czy kojarzycie z Jadłonomi, ono się nazywa tofu zmieniające życie. No ale generalnie to chodzi o to, że marynujecie tofu i na koniec posypujecie je mąką kukurydzianą albo ryżową. Tak mi się wydaje, nie wiem jaka tam jest w przepisie, no ale ta, którą wam powiedziałam, to obie działają. I smażycie to na oleju i z tego robi się troszeczkę taka panierka i to tofu robi się po prostu chrupiące. Naprawdę sprawdziłam, musicie sobie spróbować, jak nie wierzycie. I na końcu zaleję to takim tym sosem słodko-kwaśnym. I to będzie moje tofu, no plus do tego będzie, wiecie, trochę warzyw i mam na to ochotę, no plus muszę już zjeść to tofu, także ja już sobie rozgrzałam, znaczy grzeje mi się patelnia, nie wiem czy już sobie rozgrzałam, ale proszę bardzo, tutaj jest, o jeszcze nie jest rozgrzana i to wygląda tak, że wiecie, im więcej oleju, tym lepiej, ja akurat z olejem szaleć nie zamierzam, no ale chodzi o to, że patelnia musi być dobrze ciepła i najlepiej to by było, wiecie, przysmażyć każdą kostkę i z każdej strony to obtaczać i później podsmażać na każdą stronę kostkę. Umówmy się, ja nie mam cierpliwości do robienia takich rzeczy, no ale sobie trochę to podsmażę. Także ja wam bardzo polecam ten przepis. Wpiszcie sobie w Google'ach Jadłonomia tofu zmieniające życie. Naprawdę fajna sprawa, jak nie możecie się przekonać do tofu. I to jest jeden z dwóch przepisów, jeśli chodzi o tofu, które mi naprawdę autentycznie smakują. Nie tak, że jem i no spoko, ale i tak czuję, że to tofu, tylko naprawdę mi smakują. Także dobra. No i to się tu będzie smażyć, a ja działam z resztą posiłku. Don't believe.
sobie całą sałatę. Powiem Wam, że ta oliwa jest przepyszna. Plus do tego dodaję sobie ten taki sos balsamiczny, nie z Lidla. Ja go lubię, bo on fajnie wykańcza potrawę. Więc proszę bardzo. I zrobię sobie sos taki jogurtowo-musztardowy. I wiecie co? Dla tych, co nie znają. Ja znałam, ale zapomniałam. Musztarda miodowa. Jezu, to jest chyba u mnie na równi, nie wiem, z majonezem czy z jakimś innym. Jest przepyszna. Także kto nie zna, to bardzo Wam polecam. I teraz właśnie zrobię sobie taki sos jogurt, musztarda i może trochę octu jabłkowego. Do tego jeszcze będzie feta, mam trochę, więc używam. Parmezan, no i to tofu, także tak będzie wyglądał obiad. Dobra, dodałam do tego sos. Teraz dodaję jeszcze dwie grzanki. Tu są dwie kromki chleba, feta i jeszcze wrzucę to tofu z tym sosem do skarmelizowania się. Pokażę Wam, jak ja to robię. Gorąca patelnia. Tak, mamy? Mamy, jest gorąca. I tu jest... Gdzie ty jesteś? Czyżby go już nie było? A, jest. I tutaj mam tak... Przepraszam Was. Ja sobie wymieszam, bo mam sos, o tak, sos sojowy i ten taki sos, no taki ten słodko-kwaśny. Ja daję sobie na gorącą patelnię trochę tego sosu i trochę sosu sojowego. I to po prostu mieszam. I widzicie, że to się już karmelizuje, więc szybka akcja. Mieszam to z tofu. Wyłączam palnik i gotowe. Nie mam w tym większej filozofii. To jest naprawdę spoko i to jest smaczne. No i dodaję tego smaku tofu. Obiecuję, jak spróbujecie, nie będziecie zawiedzeni. Także tu mam tofu w sumie na 2 dni. Jezu, ta porcja wygląda przez na ogromną przez tą sałatę, ale ha, pysznie to wygląda. Życzę sobie smacznego i lecę jeść. Sęp też już jeść. Jesteś sępem. Wszyscy to wiemy. Dobrze, moi mili, jestem po półgodzinnej drzemce, muszę lecieć do sklepu po pietruszkę, po czosnek, kupię jeszcze mąkę, żeby nie zabrakło i wracam do pracy, muszę zrobić chlebek rwany, muszę zrobić drożdżówki, na pewno nabałagani mi się podczas tego w kuchni. Chcę jeszcze zrobić sobie kolację później, na pewno muszę wypić kawę i fajnie by było, jakby mi się udało jeszcze rowerkiem pojeździć w domu, ale zobaczymy, jak to będzie. Powiem Wam, że ostatnie miesiące są dla mnie bardzo intensywne i brakuje mi takiego czasu w domu na spokojnie, żebym nic nie musiała, żeby nic mi w głowie, wiecie, nie wisiało do zrobienia, bo to też jest inaczej jak... Ja mam tak oczywiście, że jak mam jeden dzień na przykład wolny pomiędzy jakimiś wydarzeniami, to ja mam to gdzieś z tyłu głowy, że coś tam muszę jeszcze zrobić, że zaraz to, zaraz tamto i po prostu nie potrafię wtedy wypoczywać, więc no tak naprawdę baby shower dla mnie kończy, mam nadzieję, kończy taki bardzo zajęty, napięty czas i później powiedziałam sobie, że daję sobie miesiąc takiego luzu, że nie umawiam się jakoś często z ludźmi, że pozałatwiałam na szczęście wszystkie jakieś takie, wiecie, urzędowe, dorosłe sprawy i po prostu chcę mieć taki miesiąc, żeby nacieszyć się jeszcze trochę tym latem, bo wiadomo, że ono się zaraz kończy. Chcę mieć taki miesiąc, żeby sobie stwierdzić, a dzisiaj leżę i czytam książkę. Ostatnio nie miałam takiego czasu, bo po prostu nie mogę się skupić. Chcę mieć taki czas, żeby stwierdzić, powiedzieć do Krzyśka, a bierzemy Maniutka w bagażnik i w sensie w bagażnik, w koszyk i jedziemy do parku. Nie miałam ostatnio takiego czasu i bardzo mi takiego czasu brakuje. Mam nadzieję, że już w przyszłych tygodniach moja głowa będzie odciążona na tyle, żebym mogła po prostu tak odetchnąć sama ze sobą. Także... chyba najpierw jedzie kawka. Wziewać mi się chce, przepraszam. Najpierw jedzie kawka, a później skoczę do sklepu. No i zaczynam robotę. Musimy jeszcze poznosić te wszystkie rzeczy. Więc zaraz Krzyśka poproszę, no bo tego jest sporo na kilka kursów.
No i tak, i taki dzisiejszy dzień organizacyjny, vlog dwudniowy, jak widzicie, ciągle coś tam się dzieje, niby nic takiego. A tu mi wisi matka z IKEA, bo powyciągałam te poszewki, znaczy poduszki z poszewek. Te poduszki idą do prania, więc nie ma tego złego, w domu jest bałagan straszny, ale... Znaczy bałagan, taki rozgardiasz, no nic nie stoi na swoim miejscu, bo pół domu wywożę. No ale tak. Idę robić kawkę, może się obudzę. To jest mój najwierniejszy towarzysz Drzemek, kochany. Taki żadnej dżemki nie opuszcza. Kocykiem się zawsze dzielimy. Zobaczcie na te piękne łapelki, jak złożone. Wszystkie cztery tutaj są. Siuk, mój kochany. Bałagan w tle. Samo życie się dzieje, no nie? Samo życie pewnie. Mój kochany. Słuchajcie, wróciłam, jestem wkurzona i zmęczona, bo poszłam tylko do sklepu pod blok po natkę pietruszki, której nie było nigdzie w całej Warszawie, więc skończyło się na Biedronce. Kupiłam... Ale natkę kupiłaś? Tak, kupiłam goździki na jutrzejszą imprezę blado-różowe. Zamiast kulka za 6 zł. Tutaj widzicie, o tu był bałagan, a tu jest Krzysztof. Dzień dobry. Robię wam szybki haul zakupowy, co ty mi tu... Przepraszam, było połowerowe, muszę Mariusza robić. Dwie natki pietruszki, udało się, w ogóle cud, to nie z Biedronki. Kupiłam w Żabce białe złoto, nic cenniejszego teraz nie ma. Kupiłam nowość, bo tutaj jest napisane nuc, to chyba od nut, to dla Krzyśka, bo on muzykę lubi. Byłem nac, a ja myślałam, że wspólny czas jest bardziej cenny niż cukier. Drożdże babuni kupiłam. Zjadłem, nie? Awokado za 3,69 takie sporawe. Dawnośmy nie jedli, więc będziemy. Czosnek polski prosto chyba z Egiptu, a nie, ten jest polski. Tam było czosnek polski, pochodzenie Egipt. Kupiłam mąkę szymanowską. W Kerfie zapłaciłam jak za zboże mokre. I kupiłam cebulę. To za zboże mokre się więcej płaci? Tak, bo jest ciężkie. Cały mój haul. A ty, Myśku, nie ma siedzenia? Ojciec, o, już cię szykuje. Także pozwólcie, że teraz to rozpakuję. Musztardkę trochę. Teraz to trochę rozpakuję. Dlaczego tylko tu dajesz musztardę? Co to no, się zdarzyło? No, Myśka była lekko w musztardzie. Boże! Nie będzie miała dodatkowy smaczek. Pozdrawiam, kogo trzeba. No i ten zamiot kulkas, no to krzyczał, mamo! Proszę pić. No więc wzięłam. Nie, że dzieci są jeszcze. Rozpakuję się i to, i działamy. Także moi mili, w tle słychać ciamanie Mariusza, plan na dzisiaj, drożdżówki będą ze śliwkami, no a chleb standardowy. Chyba zacznę od chleba, a później przejdę do drożdżówek, bo z tym będzie więcej zabawy. No dobrze, moi drodzy, za bałagan nawet nie przepraszam, Thermomix właśnie się umył. Tutaj mam umyte, a tu już odliczone śliwki. Tutaj ciasto na drożdżówki wyrasta, ma godzinkę, tutaj bałagan, bałagan, bałagan. Jedna zmywarka zapakowana i teraz, przepięknie mnie widać, ciasto, w sensie chlebek rwany się piecze, poczekam aż się upiecze i zacznę nosić to wszystko do samochodu. No i tak wygląda mój gotowy chlebek rwany z ziołami, z pietruszką, bazylią, czosnkiem, cebulą i masłem w środku. Tutaj mam już pokrojone śliwki do drożdżówek, tutaj wyrasta ciasto, mam wrażenie, że coś słabo wyrasta, nie wiem o co chodzi. My teraz lecimy znosić rzeczy, ciasto ma jeszcze, słuchajcie, 20 minut, nie wiem czy coś z tego będzie, no ale jak wrócę, jak wrócimy z noszenia, to będę zabierać się za drożdżówki. Dobra, teraz na pół godziny do wyrośnięcia i później robimy drożdżówy. Teraz, moi mili, robię schowek na śliwki szklanką na oko. Nie wiem, czy robię to dobrze, czy źle. Robię to od serca, więc powinno być ok. Mam wrażenie, że to ciasto, mimo tego, że to jest ten sam przepis, jakoś dzisiaj bardziej przystaje w porównaniu z tym, które robiłam ostatnio. Będę musiała poprawić po prostu dłonią te dziurki, więc
na drugiej blaszce robię dokładnie to samo. Wy tego nie widzicie, bo tak słabo ustawiłam statyw oczywiście. Ej, to mi się strasznie, kurde, klei. O nie, puszczaj. O, jak ja nie lubię, jak coś jest takie nieestetyczne. No nic, wymyśliłam to w ten sposób teraz, że po prostu delikatnie podsypię mąką to, żeby to się, wiecie, tak nie kleiło. Coś dziwnego. No ale nic, trzeba jakoś kombinować. I szklankę też jeszcze mąką ogarnę. Czekajcie, muszę. Dobra. Mam nadzieję, że już jakoś to da radę. Już jestem prawie ze swoimi pracami, jakby to powiedzieć, kuchennymi, gastronomicznymi na finiszu, ale to nie znaczy, że ze wszystkim jestem, bo tak, wynieśliśmy już rzeczy do samochodu, było 500 kursów, więc tak, to już jest zrobione. No drożdżówki zaraz wkładam do piekarnika, tylko jeszcze tak, teraz muszę, tutaj mam białka, muszę je trochę roztrzepać. Nie róbcie tego w kubku, to się nie roztrzepuje. I muszę posmarować, wiecie, brzegi drożdżówek, żeby były błyszczące. Więc kwestię kulinarno-gastronomiczną mam już prawie za sobą, ale to nie koniec, ponieważ mam aktualnie na włosach peeling, wiecie, do skóry głowy. Nadal używam tego z Only Bio. I ja nie wiem, o co chodzi, bo ja dostaję od Was pytania, że on Wam nie działa i jak ja go używam. Ja używam go zgodnie z instrukcją obsługi na suche włosy. Trzymam jakieś 10, 15, 20 minut. Dokładnie spłukuję. Później jeszcze trzymam, myję głowę dwa razy. Trzymam tą pianę drugą, jakieś 5-10 minut. No i później kładę odżywkę. Ja nie ukrywam, że to jest dość długi proces, dlatego mnie ciężko zmotywować do mycia głowy, szczególnie jak mi się włosy nie przetłuszczają. No ale uważam, że już jak coś się robi, to lepiej zrobić to dobrze. Aha, i pada mi bateria, więc wymienię i wracam. Dobra, słuchajcie, teraz będę dawać moje śliwki, ale proszę, tak wyglądają. Ktoś mądry gdzieś mi kiedyś powiedział, czy ja to gdzieś przeczytałam, że do takich śliwek, żeby się mocno nie posikały, trzeba dać mąkę ziemniaczaną. I ja teraz będę, hello, takowej właśnie szukać. Wydaje mi się, że gdzieś taką mam. I nawet ostatnio... Kurczę. Dobra, dam pszenną, mam nadzieję, że wyjdzie. W sensie taką zwykłą pszenną. Dosłownie łyżkę. I chcę dać, słuchajcie, do tego jeszcze... I to wiecie, wymieszać, bo po prostu mąka wchłonie Wam w razie czego ten sok. I ja już kiedyś chyba tak robiłam z malinami, nie pamiętam, ale z czymś tak robiłam i faktycznie nie było takiego dramatu. Ja stwierdziłam, że trochę to urozmaicę i dodam jeszcze trochę cynamonu. Także teraz całość mieszam i układam do moich drożdżówek. Jeśli chodzi właśnie o rzeczy na dzisiaj, które jeszcze muszę ogarnąć, no to cały ten proceder z myciem głowy, włosów i tak dalej, no u mnie to nie jest szybko, nie ma co się w ogóle oszukiwać. Muszę później wysuszyć włosy, podprostować, dlatego że, wiecie, jutro będzie mnóstwo zdjęć. No i chcę jakoś wyglądać. Muszę też uprasować sukienkę na jutro. Oczywiście w sukience jutro nie jadę, dopiero się przebiorę, jak ogarniemy całe wszystko. Natomiast no będę w sukience, wiecie, jakieś takie sprawy typu ogolić nogi, zrobić peeling i tak dalej, to wszystko zajmuje czas. A ja nie ukrywam, że jestem już po prostu ostatnio zmęczona i psychicznie, i fizycznie, i naprawdę nawet nie pamiętam, że miałam urlop, bo no działo się tyle rzeczy w moim życiu, że chętnie bym znowu na jakieś poszła, naprawdę. Więc jeszcze dzisiaj masa rzeczy do zrobienia i słuchajcie, jestem tak zrezygnowana, że powiedziałam do Krzyśka, żebyśmy zamówili McDonalda. Ja generalnie to nie są moje rozwiązania, bo ja McDonalda nie jadam, mówiłam Wam o tym, więc nie wiem, co mi strzeliło dzisiaj do głowy. Dlatego na obiad było tofu i sałata, na kolację będzie McDonald's i to jest balans, moi mili, to jest balans. Także, dobra, napełniam te drożdżówki, idealnie mi wyszło tych śliwek.
super. Mam wrażenie, że będzie nawet trochę więcej niż było truskawek ostatnio. Jakoś nie wiem jakim cudem. Ale dobra, jeszcze powtykam gdzie niegdzie te śliwki. I jeszcze oczywiście kruszonka. Więc myślę, że to będzie fajne jedzonko na baby shower, bo wiecie, też wybieramy takie posiłki, no, które można złapać do ręki, a nie wiecie, jeść na talerzykach, bo będzie sporo osób. No i to po prostu byłby, uważam, problem. Także następny vlog to będzie baby shower. Kto czeka, to się bardzo cieszę. Dobra. Jeszcze kruszonka z lodówki. I do piekarnika. Maniuś tutaj mi leży pod... O Boże, ta kruszonka mi wyschła w ogóle. Ej, ja czegoś takiego nie widziałam jeszcze. Nie wiem, o co chodzi. No ale teraz układam jeszcze kruszonkę na każdej drożdżówie. W ogóle w tym przepisie powiem wam, że uważam, że jest całkiem sporo kruszonki, jak do tylu drożdżówek. Ale kto nie lubi kruszonki? Dobra, także ja rozkładam jeszcze tą kruszonkę, wsadzam do piekarnika i idę dalej ogarniać. Dobrze. Dobrze, moi drodzy, przychodzę się pożegnać już na dzisiaj. Krzysiek mnie małpuje. Ja już nie mam siły dzisiaj. Mam nadzieję, że przywadzą do gustu. Widzimy się w następnym roku. Mam nadzieję, że go słyszycie. Pa! No co, całą moją kwestię wyśpiewał. Co mogę powiedzieć? Mogę tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że vlog przypadł wam do gustu, że widzimy się w następnym filmie. I dajcie mi kciuka. Lajkujcie, komentujcie. Kliknijcie dzwoneczek. Jak chcecie, to kliknijcie dzwoneczek. Na każdy trzy. Pa.